Siano widzowie, z tej strony Drejbon. Jesteśmy sobie na najlepszym, oczywiście najlepszym serwerku na świecie. Jesteśmy sobie na derpie. What? I czemu ja kurna mam Steve'a? Ktoś mi to wyjaśni? Dobra, nie mam żadnego pojęcia, jak działają tutaj skiny. Ale ja nie mam, ale witam wszystkich bardzo jeszcze raz serdecznie na tym odcinku. Jeśli ten odcinek będzie troszeczkę inny, ponieważ jakby odzyskałem komputer dopiero tak naprawdę... Żeby wam nie skłamać, 2 godziny temu, ponieważ był w naprawie, dlatego nie było live'ów ani odcinków przez jednak te 6 dni. A no i właśnie, nie było odcinków przez 6 dni, troszeczkę słabo się czuję, łeb mnie napierdziela. No ale niestety jutro trzeba wrzucić odcinek, więc muszę dzisiaj zmontować. Po nocy siedzieć, nie ma że przebacz, no po prostu, no bo 6 dni odcinków nie było, więc trzeba to nadrobić. Nie ma, że boli, trzeba po prostu... No a te maski, no kurno, co to jest za jakiś mankament? A właśnie, bo w sumie tak odcinek leci. Pierwsza minuta, aby nie wiecie, o lui chodzi. Gram sobie na derpie i wrzuciłem niedawno odcinek, że Mr. Hunter Wright będzie chciał ogarnąć jakoś ten serwer, ponieważ włączył się do administracji, po prostu będzie chciał jakoś naprawić, żeby grał się po prostu lepiej. No i po prostu chcę zobaczyć, ponieważ kiedyś grałem, mam chyba na 7 level tutaj. Czekajcie, co jest? Wcześniejsza gra to nie, jest, tu jest we mną, ale dziwny. Ponieważ, tak jak wiecie, kiedyś pogrywałem, starsi widzowie może będą wiedzieć, a to głównie przez tak naprawdę znajomych, ponieważ znajomi kiedyś tutaj mieli współpracę z tym serwerkiem, nie wiem czy współpracę, ale po prostu mieli tutaj youtubera, czyli na przykład X Mateusz, nie wiem kto tam jest, Ławku, Netris, Shadow, dobrze chyba pamiętam jego nick, bo już chyba dawno na YouTube nie grywał, Shadowek, przepraszam, ale no... Jednak czasy się zmieniły i jakoś zaprzestałem w ogóle granie prawie w Minecrafta, więc ej, patrzcie to. Jezus! Nie patrzcie tego. Jeśli ciekawe, o co chodziło z komputerem, co się stało, to po prostu padło chłodzenie wodne. Po prostu jakby silnik, który transportuje tę wodę, po prostu się nie transportował, więc tak naprawdę ta woda stała w miejscu i nikt... A, fajnie, oni już mają żelazną zbroję. Ogólnie będziemy patrzeć, czy da się tutaj grać, w sensie, czy trafiamy na haksów. Nie wiem, jakieś dziwne PvP mam wrażenie, że tutaj jest, w sensie tak klepie, albo po prostu tamte typy nie ogarniają, albo tak po prostu jest. Więc zobaczymy, czy po prostu tu się gra grać, czy coś tutaj się faktycznie zmieniło, czy jest to tak naprawdę pay to win, czy to nie jest, za ile kosztuje, a 10 razy, czy to nie jest pay to win. Zobaczymy, czy są jakieś gadżety na Bedrock, bo słyszałem, że niby tak, ale zobaczymy, musimy się przekonać sami, zobaczymy też jaki tu jest poziom. Jakby ogólnie arenek, nagrałem to 21, więc możliwe, że jakoś fest dużo osób nie będzie, ale wiecie o co chodzi. Dobra, spróbujemy sklepać tego gościa też, jakoś malinowego. Dobra, jest ko... A łóżka nie mieli, to dwa finale walnąłem. Nice. No i elegancko, tak ja mogę grać. Ogólnie przepraszam, rozgrzany totalnie jestem, już mi ręka boli, a odcinek się dopiero zaczął. Więc tak jak mówię, jeśli bym był tak troszeczkę bardziej przymulony, chociaż na razie się raczej nie wydaje, bo mam energię. Ale no mówię, przez pół godziny myślałem, że jednak nie nagrałem tego odcinka, bo tak mi łeb bolał, tak mi wszystko w sumie bolało. Ja no po prostu chyba bardziej przeziębiony jestem, no bo jednak obecnie... Aha. Dziwne. Trochę. Ale okej. Okay. Ponieważ obecnie tutaj na Pomorzu mam tak tragiczną pogodę, w sensie tak tragiczną. Mówię wam, raz jest minus 8, potem nagle kolejnego dnia jest... plus 10 i ta różnica temperatury jest ciągle taka, że po prostu tak kurna mi łeb nawala dzisiaj, że to jest po prostu niepojęte. A co szczęście tylko w szkole był na Wigilii, więc jakoś przewolałem ten dzień. No ale też myślałem takie myśle dobra, bo tam się zamykał ten oddział, w którym dałem. O 17, tak patrzę, 16.30, żadnej informacji, myślę, no dobra, no to dzisiaj jeszcze nie zdobędę komputera, co nie? I nagle dostaję 17.45 telefon, że no, że wstawili, bo na razie... bo na razie mamy radiator, bo tamten ogrzewanie, chłodzenie wodne jest na gwarancji. No i po prostu... O kurno, na łóżku niszczy. No i dupa. Na gwarancji, no to... Ale na gwarancji musiałem czekać 3 tygodnie, czyli po nowym roku dostał kompa. Tyle bym nie wytrzymał bez kompa. Więc na razie dam radiator, no i daję radę, bo obecnie teraz tak włączyłem dla porównania, żeby zobaczyć. No OBS, jakieś Discordy, przeglądarki, Minecraft i nagrywanie. No to mam 50 stopni, a wtedy, jak odpaliłem kompa, odpaliłem samego YouTube, było 100 stopni na procesorze. Powiem wam tyle, to nie było dobrze. A bo tutaj masz tego, jo? Nie, jak to kosztuje? Bo, a tu możesz buty osobno kupić? Jaka heca. Dobra, w sumie znaczy to jest spoko ogólnie, bo możesz... Ogólnie to jest spoko, jakby... To ja lubię, na przykład, że kupujesz każdą zbrojkę osobno. Jak dla mnie to jest mega sztos. Tak samo było na Cube Game'ie.
Tak samo jest tutaj, nie wiem na jakichś innych serwerach jest. Nie wiem, ale może mi napisać w komentarzach. Dobra, w ogóle jest dosyć pierdzielenia o tym. Serio, kop kampił na mnie? Jeśli chodzi o arenki, no spoko, chociaż mi się wydaje, że taki widziałem. Chyba, ale mogę być oczywiście w błędzie, więc jeśli po prostu może gdzieś są podobne, no to zwracam honor, ok? Ale nie jestem w 100% pewnych. Zobaczymy, czy działają TNT jumpy, fireball jumpy. No jakby PvP jest takie, no chyba można powiedzieć, chyba najlepsze określenie na te PvP jest po prostu normalne. Bo nie jest ani tragiczne, ani jakoś fest przyjemne, takie po prostu, no kurna normalne. Nie wiem jak bardziej zdefiniować jakby tutaj te PvP, jest po prostu normalne. Tak samo jak normalne jest to, że to nas niebieski gdzieś już kurna w ogóle w secie, co jest kurde? Jest jakaś tego, jakaś ranka, która kurna... zobaczymy jak TNT daleko leci, jak myślicie jak daleko... Co? Serio nie ma fi... Czekaj, to był chyba po prostu lag. Tu się nie da zrobić TNT jumpa, serio? Totalnie się nie da zrobić, że on nie, że lecisz mało. Wybuchasz, umierasz od swojego TNT na hita. Dobra. To jest kurna duża, bardzo duża jakby... Halo, Derp Administration, proszę to zmienić w trybie natychmiastowym, bo szczerze, jeśli tu jeszcze fireball jumpy nie działają, to jest troszeczkę pod względem innych serwerków taki troszeczkę zacofany, można wtedy by to tak określić. Bo żyjemy w czasach, gdzie kurna każda napierdziała na drag kliku, jakiegoś bolt kliku, moonwalku, napierdziała te TNT jumpy i w ogóle takie skillowe gierki są. No jednak nie oszukujmy się, no ale jak... Co kurwa? Dobra, czy on użył jakieś umiejętności? Czekajcie, czy on serio użył jakieś umiejętności, bo on chyba się tu przeteleportował? Chyba, w sensie, no kurna, widziałem jak on latał, no ale... Dobra. Oj. No nie gadajcie, że tu jest jakaś taka tego, że tu może tepać nagle, bo jeśli, jeśli tu jest jakaś ranga, albo jakiś kurna gadżet, który ci pozwala po prostu tepać się do innych, no to nie powiem, że jest to troszeczkę do dupy. Ale... Może... Nie no, kurna, jak TNT... Nie, jak on tu przeleciał, zobaczymy na nagraniu. W spowolnionym tempie. Dobra, teraz idziemy przestawać... Fireball jumpa. Ale patrzę, że TNT nie działają, no to raczej szansa na to, że firebally działają. Powiedziałbym, że jest niko. Właśnie, jak to wyglądają ceny itemów w ogóle? 8, a to kosztuje 4. No, czyli tak jak zawsze 12 cały secik. Normalne. 40... Strażnik snu? Nie wiem, co to jest. 43, 3, 3, 4, 4, chyba tak samo jak wszędzie. Potki po 1, chyba niewidzialności jest po 2 zazwyczaj, po 10, 20. W sumie jakby chyba kosztuje miecz ile? Chyba, nie, to jest chyba 4. Ceny chyba są przecież takie same, mi się wydaje. Serio, tutaj chyba tylko to, wiem, co jest na pewno, że TNT kosztuje o jeden więcej. A reszta szczerze nie umiem powiedzieć w 100% czy jest droższa czy nie. Teraz nie działa. Dobra, czekajcie, zobaczymy czy w ogóle polecimy czy wybuchniemy. Zrąbałem, przepraszam. Ja pier... Dobra, ogólnie coś co zauważyłem bardzo tutaj, to jest bardzo przyjemne to. Po prostu tu macie łóżko, drużyny żółtych i ta drużyna, która straciła łóżko na ten sam kolor jest. Na przykład tutaj drużyna żółta jest na żółto, drużyna zielona jest na zielono, drużyna niebieska jest na niebiesko. Dla mnie to jest przyjemne. Nie jest to nic trudnego, ale to jest po prostu bardzo przyjemne, bo jakby wystarczy luknąć kątem oka. Na przykład teraz widzę, na tym muszę czytać, wiem, że czerwoni się mam łóżka, co nie? Albo coś źle robię, albo te firebolery też nie działają. Więc myślę, że po prostu te dwie rzeczy na pewno do wymiany, czyli po prostu fireball jump i TNT jump. Jakby w tych czasach jakby obecnych bedwarsów i w ogóle to jest po prostu standard, to jest po prostu wręcz rzecz obowiązkowa, którą każdy serwer musi mieć. Jakieś normalne w miarę TNT jumpy i fireball jumpy. To już nawet jest na mainplayu, widzowie. Oczywiście bez urazy. Więc jakby... No come on. No jednak to trzeba ogarnąć, okej? Okay? W ogóle tak kurna się zagadałem i w ogóle pajacowałem, no i nic w sumie z tej arenki nie wyjdzie, bo... No bo kurna...
No, no bo kurno no. Chodzi mi o ten itemek, on kosztuje 120 żelaza aż. 120, czekajcie, to jest? To jest od zarąbania. Więc póki jeszcze osoby żyją, to musimy się przejść po wszystkich bazach, zebrać 120 żelaza. Czy są w sumie dwa całe staki żelaza. Ja pierdzielę, jeśli to nie będzie nic epickiego, no to troszeczkę useless w sumie, bo... No szczerze, dwa staki żelaza, no to jest troszeczkę fez dużo zbierania, więc nie chcę zginąć z tym. Jezus, dobra, wreszcie będzie. My już w ogóle jesteśmy my tylko jeden team w ogóle bez łóżka, więc... Ja pierdzielę, ile ja to zbieram, to jest hit. Dobra, mamy. I co to kurna jest? Nawet strażnik snu, to będzie postać? To będzie... Co to kurna jest? Połóż się. Się kurna mogą domyśleć w sumie. Człowiek wiedział, ale się łudził, że to będzie coś innego, co nie? Serio, golem się nazywa strażnik snu? Ogólnie nie woglowałem, jedyny strażnik w Minecraft to jest ten. Ogólnie możecie docenić to, że troszeczkę, no nie wiem czy męczę, ale troszeczkę staram się obecnie jakoś normalnie nagrać odcinek, więc możecie zejść łapeczkę w górę, komentarz. Dać suba z dzwonem, wbić na social media, będę bardzo wdzięczny, bo jednak, no nie powiem, troszeczkę obecny ten odcinek mnie męczy, no ale to po prostu przez to, że mam kurno zatkany cały nos, napierdziela mi łeb, no i hop, sam seb spada, chciałem widać. Nie wiem, czy coś więcej możemy powiedzieć o Bedwarsach. Firebole i TNT jumpy na pewno to wymiany, jak nie wiem, plus jest, że te, jak komuś się zniszczą łóżka, no to po prostu widać, no to jak dla mnie to sobie nie jest spoczko. Tak, no to reszta to w sumie tak na każdych innych serwerach, jakby ceny, itemy, tylko inaczej ponazywane, więc no jakby mapa, nie wiem, nie widziałem nigdy takiej chyba, a widziałem podobną, tą mapę na pewno widziałem. Liczmy, że się odpalę, choć się Nesca Warsu, by to zobaczyć to. Dobra, ogólnie problem jest taki, widzowie, że na budowlanym grają dwie osoby, na Deadranie grają 22. Na Husing... Serio, nie pytajcie, jak to przeczytałem? Nie mam do tego pojęcia, okej? Okay? Gra 26, tu gra 0, na Bedwarsach oczywiście troszeczkę gra. Na Skorce gra 12, z czego... Na jedna arenka czekałem chyba, nie wiem, ale dosyć bardzo długo, więc nie wystartowała. I Mr. Merdy, no to tam za bardzo nie ma co sprawdzać, więc tam nawet nie chce iść. Ale na Deadrana możemy zobaczyć, pod warunkiem, że to będą osoby i nie będą się czekać 15 godzin. Jezus! Wygrałeś platformę z diamentami. Sztos. Ogólnie problem jest taki, że czekam tutaj już 15 minut i tutaj nic się nie dzieje. Więc innych trybów raczej nie sprawdzimy. Może kurna kiedyś, jak będę grał na jakichś innych godzinach, może. Ale mi już kurwa zgadza. Masakra, że tak się czuję. Więc myślę, że zakończymy ten odcinek. jeśli to oglądacie, no to jutro będzie live o 19:00, pierwszy po naprawie komputera. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Możesz napisać, co wam się, co jeszcze wy wychwyciliście, albo co na przykład na innych trybach jest do naprawienia. Myślę, że administracji DERPA się to przyda, bo tak jak mówię, oni próbują naprawić to, jakieś swoje błędy i w ogóle, więc po prostu możesz napisać co do wymiany, co do zmiany. Ja wam dziękuję za oglądanie, możesz się łapkę w górę, wynagrodzić mi to, że cały rozwalony, jak nie powiem co, kurne padający na łeb, nagrywam dla was odcinek, żeby był i pewnie teraz będę jeszcze montował do drugiej w nocy i zdychał. No ale czegoś nie robi dla kochanych widzów, więc trzymajcie się, do jutra, siemka.